FC Premium Carpet, miło spędziliście to niedzielne południe, bo wygraliście z sobotnim towarzystwem z Buku 4-0. To wasz, że tak powiem, standardowy wynik, że gracie na zero z tyłu, z przodu zawsze się to strzeli? Oj nie, nie, wręcz przeciwnie. Do tej pory było tak, że bardzo dużo meczy przegrywaliśmy. Dużo meczy przegrywaliśmy z bardzo dużym wynikiem, natomiast to jest jakby... To pierwsze wasze zwycięstwo? Pierwsze nasze zwycięstwo, tak? Które jest zwycięstwem do, jakby do zera. Także bardzo się z tego cieszymy. A jak pozostałe wyniki? Są jakieś plusy, remisy, czy różnie? Sinusoidea chodzi różnie. Znaczy, sinusoidea chodzi różnie. Mamy mecze, gdzie naprawdę bardzo wysoko przegrywamy, nawet do 19. Są mecze, gdzie ten jakby różnica bramek jest minimalna. Niemniej jednak no zawsze jest to jakieś zwycięstwo. No bo dzisiaj na zero z tyłu, więc dobrze bronicie, przynajmniej tak mi się wydawało, macie dobrego bramkarza, a dużo ludzi do zmiany, a więc wiele takich elementów piłkarskich na salę przydających się. Zgadza się. Jednocześnie myślę, że sama sobotnia, sama jakby świąteczna przerwa dużo zrobiła. Na plus. Na plus oczywiście. Przed świętami padło wiele gorzkich słów z szatni i każdy sobie to po prostu przemyślał i jakoś dzisiaj ta gra się ułożyła. Życzenia wigilijne się spełniają, tak? Jak najbardziej. Tak chcecie grać, właśnie dobrze, wzmocnioną obroną przede wszystkim tutaj się ustawić z tyłu i no i z przodu, tak jak powiedziałem, zawsze się to strzeli. W poprzednich meczach nam tego bardzo brakowało, nie potrafiliśmy właśnie grać w defensywie. Natomiast no, w tym meczu po raz pierwszy widać było, że to jest, ten element został poprawiony. Macie takie jasiki z przodu, nie wiem czy to w każdym meczu, no dzisiaj dwóch zawodników chyba no tutaj to znaczy, no, gramy, robiło sporo zamieszanie. Tak, gramy w lidze amatorskiej, także nie zawsze wszystkim jakby zawodnikom dopisuje czas, możliwość przyjścia na mecz, natomiast dzisiaj faktycznie jest 100% frekwencji drużyny, także było, trener jakby mógł wybierać w różnych osobistościach. Że tak powiem, mówi pan trener, ekipa ma trenera, tak? Grającego jest, trenera, grającego, znanego zresztą z ligi amatorskiej. Dokładnie, zgadza się. Jest to pan Darek Skowronek, który jakby tutaj jakby całą pieczę nad naszym zespołem sprawuje. Jednocześnie mega, mega pasjonat piłki nożnej, w związku z tym też bierze udział w rozgrywkach. Bo wy co, musicie się jakby właśnie pozgrywać? Nie graliście nigdy jako team wcześniej, razem, czy gdzieś tam ktoś oddzielny? Tak, jak najbardziej. Wcześniej jest kilku zawodników, którzy grało w Redboxie. Byli zawodnicy, którzy grali też w LPL. I my praktycznie gramy ze sobą od lipca tego zeszłego już roku. Wtedy to zespół jakby powstał, czyli idea i od tamtego czasu po prostu wiadomo jest ilość zawodników, która się po prostu przewija przez zespół. W tej chwili mamy taki jakby optymalny, z którego jesteśmy po prostu zadowoleni. Mówimy o tych asach, jest rzeczywiście parę osób, na których się może ta gra opierać? Jak najbardziej, zarówno w obronie, jak i w ataku. Jest to Daniel, Dawid, Kuba, Darek oczywiście, Arek, cała masa, wszyscy są potrzebni generalnie. FC Premium, Carpet, czy to jest klub piłkarski, czy jakby nazwa sięga dalej? Nazwa klubu piłkarskiego, nazwa wywodzi się z nazwy firmy, która kiedyś zajmowała się czyszczeniem dywanów. Ale sentymentu firma istnieje, do dywanów. Czy... Firma istnieje, natomiast no, profil działalności się zmienił. Jest to bardziej związane z dystrybucją chemii do prania dywanów. Zespół właśnie złożony z przyjaciół Premium Carpet, czy jakby z castingu, czy z giełdy transferowej? Skąd wzięliście, poskładaliście cały zespół? Zespół powstał z ludzi, którzy po prostu pasjonują się piłką nożną. Chcą razem grać, chcą gdziekolwiek grać i w związku z tym stworzyliśmy zespół, który by to po prostu umożliwił. Wspólne granie, wspólne przeżywanie emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, mobilizowanie się wspólne do gry, taka jest idea. Czy nie ma jakiegoś wspólnego mianownika typu, nie wiem, dzielnica, miejsce, Poznań, cały Poznań, tak? Czy... Nie, grają w naszym zespole zarówno zawodnicy z Poznania, jak i spoza Poznania. Rusza Redbox Piłkarska Akademia. W marcu rozpoczynamy treningi na naturalnej trawie w centrum piłkarskim Redbox przy ulicy Promienistej 27A w Poznaniu.
Jedyne takie miejsce w centrum miasta, boiska z naturalnej trawy, doświadczeni trenerzy, rodzinna i przyjazna atmosfera. Dołącz do nas już dziś!